Hej, witam Cię bardzo serdecznie w kontynuacji przeglądu spółek gamingowych. Jest ich tak dużo, że dzielę to na dwa materiały, a drugie jest dostępne właśnie tutaj, gdzie pewnie się znajdujesz, czyli w przeglądzie na jakinwestować.com. Tutaj Cię zapraszam, bo tutaj są zawsze drugie części spółek, które być może nie obejrzałeś w pierwszym nagraniu, to właśnie tutaj je oczywiście znajdziesz, czyli to tak w tym momencie wygląda. Pamiętaj oczywiście o challenge'u, bo on decyduje, ile spółek będziesz widział w następnym nagraniu. Jeżeli weźmiesz udział w challenge'u na głównym kanale, bo tylko tam to oczywiście zliczam, to będziesz mógł właśnie wpłynąć na to, czy zobaczymy więcej spółek w tym kolejnym za tydzień, czy też nie, bo być może już inwestorzy nie są zainteresowani tymi spółkami, może podaż wpłynie na to, że nie będziemy widzieć ich więcej, bo również mogą zbić tą ilość spółek, żebyś nie miał dostępu do tych materiałów i żebyś nie widział właśnie tych spółek. Zobaczymy oczywiście, jak to rozgrywamy to typowo rynkowo, spadek, no to wzrost, mamy, jeżeli spadek ilości zaangażowania, no to mamy spadek ilości spółek, jeżeli jest wzrost, czyli jest popyt na dane spółki, no to widzimy ich wzrost i tak to będzie rozgrywane, a przed chwilą oczywiście miałeś okazję obejrzeć zwiastun ze studia CFG, czyli Aircraft Carrier Survive, czyli mam nadzieję, że oczywiście zwiastun Ci się podobał, zobaczymy, co przyniesie dla tej spółki, a teraz zapraszam Cię już do przeglądu. Pamiętaj, że oglądamy wykresy tygodniowe, czyli trochę dłuższy horyzont czasowy. No i oczywiście to, co słyszysz i widzisz, to jest moja prywatna opinia. Nie sugeruj się tym, chcę Cię tym zaciekawić, dokonaj własnej oceny sytuacji, własnej analizy. I teraz przechodzimy do omówienia. I co widzimy? Playway. Bardzo ciekawa sytuacja. W końcu mamy jakiś ruch korekcyjny, dosyć głęboki, można by się wydawać, no ale on musiał nadejść. No ileż mógłby czekać na ten ruch korekcyjny? Widzimy, że on oczywiście może być kontynuowany. Jeżeli nawet będzie oczywiście zbijany, no to widzimy, co go powinno zoporować. Ale czy aż tak głębokie zejście jest możliwe w ogóle w kontekście Playwaya? No, ciężko w to uwierzyć. Tym bardziej, że teraz wchodzimy w okres letni, może się ewentualnie to przerodzić w jakąś konsolę. Zobaczymy. Playway ma istotne poziomy. To już będzie pierwszy poziom, który powinien go tutaj istotnie wyhamować. To by był naprawdę już pokaz troszkę większej słabości, jeżeli Playway chciałby go przebijać, a oczywiście odwinięcie teraz i kontynuowanie wzrostów by świadczyło o jego dużej sile. Zobaczymy, czy są w stanie to rozegrać, czy jednak będą chcieli przetestować poszczególne poziomy, ale w kontekście właśnie ruchu korekcyjnego. Jeżeli chodzi o OLT Games, to widzimy tutaj przepiękne zachowanie. I co się stało? O czym ja zawsze mówię? Rakieta ma być rozjeżdżająca dany poziom. I popatrz, to pokazuje, że OLT Games jest silny. A znaczy, że jeżeli jest silny, to inwestorzy będą go wygrzewać i go wygrzewają. Czyli teraz jakikolwiek ruch korekcyjny, testujący nam poprzednie opory, czyli teraz wsparcia i potem rakieta odwijka i mamy nowe szczyty na OLT Games. Tak bym to rozgrywał, a jeżeli niestety przełamiemy ten poziom i wpadniemy tutaj półkę niżej, to pokaże nam słabość i że nie jest gotowy na kontynuację wzrostów i to trzeba mieć na uwadze, bo tutaj widzimy, że sekwencyjnie również on chodzi, wygląda on zresztą bardzo ładnie, gratuluję wszystkim, którzy się zapalają ten ruch, bo wygląda świetnie. Bombit. Bombit już jest w bardzo istotnym i ważnym miejscu. Popatrz, to był ten ręcz, który go trzymał i co on w końcu zrobił? Zrespektował poziom, bo widzimy, że podaż się uaktywniła. Czyli potwierdził nam to, że one są istotne, a skoro potwierdził, to rozjazd tego poziomu, czyli rakieta, to będzie odpalenie i będziemy widzieć kolejne nowe szczyty na Bumbicie, a jeżeli nie, no to niestety będziemy widzieć słabość i prawdopodobnie mielenie tutaj bokiem, bo już mielił tutaj bokiem te spółki, zresztą teraz jakby chciały to robić, odpadnięcie, przełamanie poziomu, który jest zaznaczony, niestety to jest spadek półki niżej i pokazanie, że nie ma paliwa na dalsze wzrosty na Bumbicie. Creepy Jar. Co tutaj ciekawego na Creepy się szykuje? No Creepy kosztuje rekordowo dużo. Widzimy, że przełamał i wyłamał bardzo istotne momenty, o których mówiłem wcześniej, czyli rozjazd tych poziomów świadczył o jego dużej sile, które już były tutaj nadbijane trzykrotnie, aż w końcu za czwartym razem odpaliła rakieta. No i oczywiście widzimy nowe szczyty na Creepy Jar. Odpadnięcie ruchy korekcyjne nie są niczym negatywnym. Dopiero przełamanie właśnie tej strefy będzie świadczyć o bardzo nieciekawej w tym momencie sytuacji, bo się nam pogłębi korekta, a teraz jakiekolwiek po ruchu korekcyjnym wzrosty będą świadczyć o woli dalszego rośnięcia na Creepy Jar i oczywiście wyłamanie poprzednich szczytów, czyli poziomu 798 zł, to będziemy widzieć nowe szczyty dalsze na Creepy Jar. Sonka. Sonka, co tutaj ciekawego na Sonce widzimy? Bardzo ładne i ciekawe zachowanie. Zrespektowali oczywiście poziomy wsparcia, które zostały przeze mnie wyznaczone. Widzimy również, że jest istotnym miejscu teraz na rynku, czyli teraz, jeżeli będzie chciał oczywiście i będzie paliwo do tego, żeby podchodzić do tej bandy, która jest, no to będziemy widzieć oczywiście dalszą kontynuację ruchu wzrostowego. Ewentualnie może nam stworzyć jakiś ręcznik boczny, bo nie jest wykluczone, że tak nie będzie chciał tego rozegrać. Odpadnięcie, czyli wybicie tej półki, będzie świadczyć o woli przetestowania tego poziomu, który go powinien zhamować przed dalszymi spadkami, a rakieta powinna oczywiście odpalić, kiedy będziemy testować te półki
i oczywiście ich rozjazd, jeżeli chodzi o Sonkę. Blueber, co nam ciekawego Blueber pokazuje? No Blueber już pokazuje przede wszystkim to, że chce przetestować poprzednie szczyty, czyli już nam pokazuje siłę i tak jak w kontekście pozostałych spółek, rozjazd i rakieta przybijająca te poziomy świadczy o jego bardzo dużej sile i woli kontynuacja i wyjścia na nowe szczyty. Odpadnięcie to znaczy, że niestety nie jest jeszcze na to gotowy, nie ma paliwa dostatecznego, żeby to zrobił, czyli możemy dojść, odpaść i możemy zacząć mielić się bokiem albo wykonamy głębszy ruch korekcyjny. Zobaczymy, widzimy, że również już nam tworzy tutaj sekwencję, która powinna go wspierać przed dalszymi spadkami, aby tak głębokie zejście, jak tutaj widzimy, nie miało miejsca. Jeżeli chodzi o TS Games, czyli spółka, która pięknie chodziła swego czasu sekwencyjnie i ona też teraz chodzi identycznie. No w końcu ten ruch korekcyjny musiał się wykonać. Prawie był on tak głęboki, że testowała poprzednią strefę, ale zrespektował nam ten poziom, czyli to jest kolejny poziom, który możemy sobie tutaj wyznaczyć do tego, żeby nie był do przebicia. Jeżeli go przebijemy, no to niestety widzimy tych sekwencji, jest tutaj mnóstwo na drodze TS Games i one oczywiście mogą być rozgrywane. Zobaczymy, czy tak to będzie wyglądać, bo wygląda on naprawdę bardzo ciekawie, czyli rozgrywka jest, myślę, dosyć jasna i klarowna. Wybicie poprzednich szczytów to jest rakieta do góry i nowe szczyty na TS Gamesie. Jeżeli teraz nam zacznie mielić bokiem, no to pójdzie w ślady innych pozostałych spółek. Simfabrik. Co nam ciekawego, nasz niedawny debiutant tutaj pokazuje. No, to co mówiłem wcześniej, wybił się z range'a. Skoro wybił się z range'a, wybił się z boksu, to wiadomo, że co było w grze i to oczywiście może mogą być istotne poziomy na dalszą rozgrywkę. Teraz, jeżeli będzie oczywiście ruch korekcyjny, pogłębiający ten ruch, to nie powinien nam spaść poniżej tej półki, bo to będzie oznaczało przetestowanie poprzednich range'ów. A teraz, jeżeli będzie oczywiście paliwo na dalsze wzrostu, to wybicie tych poziomów będzie świadczyć o tym, że będzie na tyle dużo paliwa, że na Steam Fabric zobaczymy nowe szczyty. Oby tak było. Trzymam kciuki za wszystkich, oczywiście, którzy posiadają. CD Projekt, nasz król. Co tam u króla słychać? Ja oczywiście w artykule napisałem, co na ten temat oczywiście myślę. Widzimy, że poziom, który został osiągnięty, to jest 1417,70 zł. To jest poziom aktualnego szczytu. Rozgrywka i mielenie kapitału na CD Projekcie oczywiście jak najbardziej będzie miało miejsce. Tutaj kapitał zagraniczny, fundusze są zaangażowane. Będą mielić zawsze te akcje do czasu rozgrywki, pod właśnie premierę wrześniową. Zobaczymy, będziemy tego świadkami. I oczywiście jakiekolwiek ruchy korekcyjne, nawet głębsze, nawet do tych poziomów mogą mieć miejsce, to już będzie bardzo ciekawy poziom, dosyć istotny, który będzie tutaj chronił CD Projekt przed dalszymi spadkami. Zobaczymy, czy zostanie on zrespektowany, czyli można powiedzieć, że poprzednie szczyty Optimusa mogą być chronione, a pierwszy poziom, na jaki sobie zakładam do niego, którym być może oczywiście przetestuję, to jest 430 zł. Zobaczymy, czy jest w stanie dobić do tego poziomu, czy też nie, czy może go nigdy nie zobaczymy. Któż to wie, co się wydarzy, rynki są nieprzewidywalne. Movie Games. Movie Games, co nam tutaj pokazuje? Widzimy bardzo istotny range, który nam tutaj się stworzył. On będzie cały czas w grze, czyli on już tu powinien chronić Movie Games przed dalszymi spadkami. I myślę, że strefy już są dosyć jasno klarowne, jak zaznaczyłem, widoczne, które powinny go chronić. Dwie strefy dokładnie. Teraz potwierdził ten poziom jako poziom istotny i jego kontynuacja wzrostu, czyli jego rozjechanie ponowne, bo trochę nam się podaży to uaktywniło, to zobaczymy na Movie Games siłę i oczywiście nowe szczyty. Tak to będzie wyglądać. Odpadnięcie to będzie świadczyć o tym, że jeszcze nie ma na tyle paliwa i jeszcze Movie Games nie jest na to gotowe. Sherry wygląda bardzo ładnie, on tutaj chodzi sekwencyjnie i w końcu popatrz, wielomiesięczny boczniak. Wielomiesięczny boczniak, który w końcu musiał się skumulować, no i wyszliśmy górą z niego. I teraz w grze oczywiście, jeżeli to, co widzimy, jest prawdą, no to dojście pod poziom ten powinno być oczywiście miejsce. Odpadnięcie i przełamanie poziomów niższych, które są zaznaczone, niestety będzie to słabość i jeszcze, że Sherry nie jest na to gotowe, ale zobaczymy, co czas nam oczywiście pokaże, czy będzie w stanie to oczywiście pokonać. I zerknijmy sobie na wykresy, wyniki portfela, całe wszystkie spółki. Zobaczmy, Creepy Jar w tydzień 26% do góry, CFG 25% do góry, Tibul 19%, The Distance 15%, 14% Foreveren, Alien Games 13%, 11% Redzik, ULT Games 9,9% również Boombeat, Warsaw 9,7%, 7,69% Farm 51, 7,5% Bluebird i to są te największe wzrosty. Popatrzmy niżej, co się dzieje, bo aż wzrostowych spółek na 37 mieliśmy ile? 26, a na minusie mamy 12. I tak, Playway traci tylko 44, Setnet 96, Artifacts 97, TS Games, Art Games 1,4, 2,67, 11bit, EC Games 3,3, 4,12, Juju Falcon 7,6, 9%, Alliance Carbon 12,9 i 13,89, 7 Level. Wynik statystyczny tego oczywiście portfela to jest 4,35 na plusie.
czyli można powiedzieć, że słabiej niż w ubiegłym tygodniu. Są spółki, które będą szarpane, są takie, które już popadną w konsolidację. No, zobaczymy, jak to oczywiście rynek będzie rozgrywał w tym okresie, w który teraz wchodzimy. No, ale mamy też rekordzistów. Popatrz, od początku roku Creepy Jar urosło aż prawie już 300%. Boombit 241, TS Games 147, a pamiętaj, że po drodze był jeszcze Szkodnik, bo to są dane od 2 stycznia, czy od początku roku. Arling Gain 128, Bluebird 122, 120 Carbon, 114 Sonka, CFG 111, 109 Forever, One More 109, 108 Movie Games. I to są te piękne poziomy. Tutaj również bardzo piękne pozostałe i na plusie mamy tak naprawdę tutaj 31 spółek na 37 jest na plusie od początku roku, a na minusie mamy tylko Warsaw 3,30, 3,40 CA Games, The Dust 5, 6% The Distance, EC Games 8 i 55 na minusie Allianz. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o spółki gamingowe i ujęcie od początku roku. To jest rekordowy, historyczny wynik portfela 65%, czyli kosmos. Jeżeli ktoś nawet w sposób bez żadnej optymalizacji, bez zastosowania jakiegoś klucza do tego, żeby w jakiś sposób selekcjonować sobie te spółki, wziąłby czysto statystycznie właśnie każdą z nich w tej samej kwocie, no to taki wynik na swoim portfelu by osiągnął i myślę, że to jest no, rewelacyjny wręcz wynik, jeżeli chodzi o wynik portfelowy. I to wszystko w tym nagraniu. Mam nadzieję, że oczywiście widziałeś coś ciekawego. Pamiętaj o challenge'u na głównym kanale. Oddaj swój głos, bo on jest cenny, jeżeli chodzi o ilość spółek, które chcesz zobaczyć właśnie na kolejnym przeglądzie. Mam nadzieję, że będzie ich oczywiście dużo, dużo więcej. Trzymam kciuki za Twoje wyniki. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się. Hej.